myślę, że gdyby nie ta walka, no to mógłbym zaliczyć ten rok do udanych, do roku, w którym były sukcesy. No niestety tą ostatnią walką myślę, że troszeczkę no, zepsułem to. Po walce tylko lekko przeziębiony jestem, bez żadnych kontuzji. Wyciągnięte wnioski jedyne są takie, że na pewno Szymon był ode mnie silniejszy. To myślę, nie byłem dobrze przygotowany kondycyjnie, dlatego że sporo kilo po ostatniej walce przytyłem. Dowiedziałem się, że to jest walka o pas, to chciałem zawalczyć, no chciałem zaryzykować po prostu. I liczyłem, że w tej walce wejdzie jakiś cios i po prostu znokautuję Szymona, ale tak wiedziałem, że aż w takiej formie nie byłem, żeby bić się z nim na dłuższym dystansie, więc no zaryzykowałem. Czy nie będę brał takich walk do skoku, bo chciałbym teraz swój win streak budować i skupić się na kategorii półciężkiej, gdzie się czuję najlepiej. Ja bym bardzo chciał wrócić szybko do klatki i pokazać, że ta ostatnia walka to była pomyłka. Ta czwarta walka myślę, że już o jedną za dużo, tym bardziej, no, że słabo się pokazałem. I myślę, że trzy walki to jest jeszcze na ten etap kariery odpowiednia ilość. Ja się z organizacją Fight Exclusive Night związałem na okres terminowy, gdzie mam zapewnione dwie walki w roku. Organizacja dała mi taki warunek, z którego jestem najbardziej zadowolony. Jeżeli najlepsza organizacja, czyli UFC, się zgłosi, to będę mógł do niej iść.